ten weekend znów nie ominą nas piłkarskie hity. Starcia najlepszych drużyn w tym sezonie czekają nas zarówno we włoskiej Serie A, jak i niemieckiej Bundeslidze. To może być wielki tydzień dla Juventusu. We wtorek świętowali awans do finału Ligi Mistrzów. Teraz czeka ich niezwykle ważne starcie z AS Romą. Już w najbliższą niedzielę Bianconeri mogą zapewnić sobie Mistrzostwo Włoch, czyli pierwszy element z tej potrójnej korony, w którą od początku sezonu celuje ekipa Starej Damy. W całej historii Juve jeszcze nigdy nie poczuło smaku zdobycia tripletu. Co więcej, jak do tej pory udało się to tylko jednej włoskiej drużynie. Plan Juventusu o przedwczesnym celebrowaniu mistrzostwa będzie próbowała jednak pokrzyżować Roma. Jeśli giallorossi chcą zagwarantować sobie grę w Champions League, to pod żadnym pozorem w niedzielę nie mogą stracić punktów. Problem jednak w tym, że najbardziej znaczący romaniści w tym momencie są kontuzjowani. Ze względu na uraz przeciwko Juventusowi na pewno nie zagra Edin Dzeko, który jest najlepszym strzelcem w Serie A. Pod znakiem zapytania stoi występ Radży Nainggolana, w jego udzie znaleziono krwiaka. Wydaje się, że idealnym antidotum na problemy Rzymian byłoby postawienie na Francesco Tottiego. Nie jest to jednak dla wszystkich takie oczywiste. Trener Luciano Spalletti zaraz po przyjściu do klubu popadł w konflikt ze słynnym Il Capitano. Aktualnie sytuacja wygląda jeszcze gorzej. Od marca panowie się do siebie w ogóle nie odzywają. Wówczas pokłócili się podczas starcia Romy z Palermo. Trener poprosił Tottiego do zmiany, chciał mu dać zagrać w ostatnich minutach. Ten jednak odpowiedział, że nie rusza się z ławki rezerwowych, gdyż bolą go plecy. Ten jednak uznał to za formę buntu i całkowicie obraził się na zawodnika. Miejmy jednak nadzieję, że tym razem dla dobra klubu panowie zakopią wojenny topór. Osobiście liczę na to, że Francesco Totti swój ostatni mecz przeciwko Juventusowi spędzi na murawie, a nie na ławce rezerwowych. Uważam, że w tym meczu padnie remis. Roma oczywiście ma swoje problemy kadrowe, co powinno stawiać Juventus w nieco lepszej pozycji. Jednak Stara Dama przy takim natężeniu spotkań, przy tym, że wciąż grają na trzech frontach, no musi sobie trochę odpuszczać tą ligę włoską, co było widać w ostatnich dwóch kolejkach, kiedy to Juventus zremisował przecież. Bianconeri mają już praktycznie zapewniony tytuł, tak więc wydaje mi się, że nie będą w stanie tutaj pokazać 100% swoich możliwości właśnie ze względu na ten brak świeżości, ze względu na to, że kiedy walczyli w półfinale z Monaco na śmierć i życie, zostawili mnóstwo zdrowia wtedy na boisku. Wtedy w tym czasie Roma odpoczywała, piłkarze giallorossi mieli wolny, nawet nie mieli treningu, tak więc widać różnicę, jeśli chodzi o świeżość i przygotowanie do tego spotkania. Do pojedynku lidera z wiceliderem dojdzie także w Niemczech. Najstarsza drużyna w Bundeslidze, Bayern, zmierzy się z najmłodszą RB Lipsk. Sensacyjny Beniaminek zagwarantował sobie już miejsce w pierwszej trójce, jednak mimo tego nie wiadomo, czy w przyszłej edycji zagra w Lidze Mistrzów. Według przepisów UEFA w Champions League w danym momencie nie mogą grać dwie drużyny mające jednego właściciela. Poza ekipą z Lipska Red Bull posiada także klub w Salzburgu, który najpewniej już w ten weekend sięgnie po Mistrzostwo Austrii. Według zasad w takiej sytuacji miejsce w Lidze Mistrzów otrzymuje drużyna, która zajęła wyższą pozycję w rodzimej lidze. A jak doskonale wiemy, Lipsk nie ma już żadnych szans na pierwsze miejsce, gdyż tytuł zagwarantował sobie Bayern. W sobotę możemy także spodziewać się zaciętej rywalizacji najlepszego strzelca Bundesligi Roberta Lewandowskiego z najlepszym asystentem Emilem Forsbergiem. Przed tym meczem nie najlepiej prezentuje się sytuacja kadrowa Bawarczyków. Nie zagra Javi Martinez, który złamał obojczyk. Nie wiadomo, co z Arturo Vidalem, który musiał opuścić wczorajszy trening ze względu na uraz kostki. A już od kilku kolejek niedostępny jest Manuel Neuer. Jednak godnie zastępuje go 36-letni Tom Starke, który w hierarchii jest dopiero trzecim bramkarzem Bayernu. W drużynie Bawarczyków znajduje się już od 5 lat i przez ten czas zagrał w zaledwie 8 oficjalnych spotkaniach. Mimo tak skromnego dorobku meczowego może on pochwalić się aż 14 zdobytymi pucharami z ekipą Bayernu. Może być to małe zaskoczenie, ale w tym spotkaniu obstawiam remis lub zwycięstwo ekipy z Lipska. Byki są obecnie w dobrej formie, nie przegrały od 7 spotkań, a Bayern od czasu, kiedy już zagwarantował sobie tytuł, gra na półgwizdka, co było widać m.in. w ostatniej kolejce. Na trzecim miejscu od końca byli Bawarczycy pod względem przebiegniętych kilometrów.
więc tak naprawdę oni już gorszego miejsca nie zajmą, a Lipsk ma o co walczyć, walczą o drugie miejsce, o wicemistrzostwo, tak więc wydaje mi się, że to właśnie Byki w tym spotkaniu zdobędą 1 lub 3 punkty. Tak prezentuje się mój cały kupon na nadchodzący weekend. Jak widzicie, dziś tylko 2 spotkania. Oczywiście następnym razem widzimy się za tydzień w czwartek o godzinie 15, jak zwykle. Już teraz zapraszam Was na ten odcinek. Przypominam tylko, że na kanale Fortuny w tym odcinku wciąż trwa konkurs, w którym do wygrania są bilety na mecz Legia Termalika. Bardzo prosty konkurs. Co więcej, jeszcze chciałbym ogłosić wyniki konkursu tego z zeszłego tygodnia. Tak prezentuje się ksywka zwycięzcy. Proszę, aby zgłosił się on do mnie na prywatnego Facebooka. Link znajdziesz w opisie. No i wielkie dzięki za uwagę. Zachęcam Was do subskrybowania kanału Fortuny. Oczywiście mojego, również prywatnego kanału. No i do zobaczenia w następnym odcinku.